Arcybiskup Edward Ozorowski uroczystą Eucharystią w archikatedrze otworzył rok wiary w archidiecezji białostockiej. Podobne nabożeństwa zostały odprawione we wszystkich świątyniach archidiecezji. W procesie wyjścia poprzedzającej liturgię niesiono księgę katechizmu Kościoła katolickiego oraz dokumenty Soboru Watykańskiego II, które pozostaną wyeksponowane w kościołach przez cały najbliższy rok, aby zachęcić wiernych do poznawania i zgłębiania zasad wiary. Eucharystia połączona była z nieszporami z liturgicznego wspomnienia błogosławionego papieża Jana XXIII, który przed 50 laty otworzył Sobór Watykański II. W homilii arcybiskup metropolita podkreślił, że aby utrzymać wiarę, potrzebna jest modlitwa, nieustanne pogłębianie wiary i słowne jej wyrażanie. Wiary także trzeba się uczyć w słowach. Jest to tak zwana treść wiary. Słowa są potrzebne człowiekowi, bo gdyby ich nie było, to wszystkie uczucia, wszystkie wzloty ducha i upadki nie miałyby swojego zewnętrznego wyrazu. Oprócz modlitwy i troski o rozumowe zagłębianie wiary, metropolita apelował o uczynki świadczące o wierze. Nadszedł więc czas ożywienia wiary, zgłębiania coraz to na nowo refleksji nad nią i wprowadzania wiary tam, gdzie już jej może zabrakło. Arcybiskup Ozorowski prosił o życie wiarą na co dzień, nie tylko w chwilach nieszczęścia, gdyż Bóg jest obecny w każdej sytuacji i każdej chwili. Nie uciekajmy się do wiary tylko wtedy, kiedy nawiedzają nas nieszczęścia. Starajmy się żyć wiarą także i w chwilach powodzenia, bowiem Bóg jest w każdej sytuacji i w każdym miejscu i nie ma takiej chwili i nie ma takiego miejsca, w którym by Go nie było. W procesji z darami obok darów ofiarnych, chleba, wina i wody przyniesiono najstarszą w parafii katedralną księgę chrztów jako znak wdzięczności za wiarę przodków. Wraz z arcybiskupem modlili się arcybiskup senior Stanisław Szymecki, wspólnota archidiecezjalna Wyższego Seminarium Duchownego, kapłani pracujący w katedrze, osoby życia konsekrowanego oraz wierni. We mszy świętej wzięli udział młodzi ludzie ze wspólnot i stowarzyszeń zrzeszonych w Radzie Ruchów Katolickich, które to podejmują w archidiecezji wraz z kapłanami dzieło nowej ewangelizacji. W związku z rokiem wiary w archidiecezji białostockiej przewidziano wiele wydarzeń o charakterze duszpasterskim. W godzinach przedpołudniowych arcybiskup metropolita otworzył nowy serwis internetowy archidiecezji białostockiej, w którym obok
aktualnych wiadomości z archidiecezji można znaleźć kalendarium Roku Wiary. W związku z Rokiem Wiary do parafii trafiła książka pod tytułem Credo, taka jest nasza wiara, arcybiskupa Ozorowskiego, z prostym i syntetycznym wytłumaczeniem artykułów wyznania wiary.